Faworytem zaległego meczu piątej kolejki drugiej ligi był Enea Basket. Podopieczni Przemysława Szurka przegrali w lidze tylko jedno spotkanie i mieli spore apetyty na kolejne zwycięstwo. TS Basket z kolei po słabym starcie rozgrywek nabrał wiatru w żagle. Trzy wygrane z rzędu dawały nadzieję na wyrównany bój. Pierwszą kwartę zawodnicy Waldemara Mendla rozpoczęli od prowadzenia 9-2. Później goście doszli do głosu i to oni prowadzili do przerwy 44-43. Decydująca dla losów spotkania okazała się jego trzecia odsłona, wygrana przez Enea Basket 21-11. Uzyskanego prowadzenia faworyci nie oddali już do samego końca. Finalny rezultat 84-72. W zwycięskim zespole aż 6 graczy zdobyło przynajmniej 10 punktów, a najwięcej z nich 15 uzyskał Dawid Bręk. Liderem pokonanych był Maciej Rostalski, którego licznik zatrzymał się na 25 punktach. W sobotę Enea Basket zagra na wyjeździe z Tarnowią Tarnowo Podgórne, a w niedzielę TS Basket zmierzy się z drugim zespołem Trefla Sopot.